Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj zrobimy sobie taki powrót do przeszłości, do mojego pierwszego filmu. I tutaj mamy komentarze od widzów, że to nie jest wina przewodu, tylko to jest wina tego wtyku, który tu jest zainstalowany. Ale jeszcze proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy połączenie żabkami. Może to też ma coś, jakiś związek z tym. W każdym razie zrobimy sobie dzisiaj troszkę doświadczeń i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I mamy podłączenie tak jak ostatnio, czyli mamy zastosowane żabki i ten wtyk. Napięcie odcięcia jest na 3,7. Zobaczmy, ile prądu się uda uzyskać. Czy tyle samo co przedtem? No, powinno być tyle samo. No, nawet jest ciut mniej. Przedtem było 3 ampery z groszem. I teraz tak, zostawimy wtyczkę, a tutaj przewody przylutujemy. No i zobaczmy, ile wyjdzie. No, troszkę więcej nam się udało uzyskać, czyli żabki jakieś tam znaczenie miały. Ale na pewno dużym problemem była ta wtyczka. A jeszcze tak z ciekawości sprawdźmy, czy coś się polepszy, jak użyjemy takich trochę lepszych wtyków. Znaczy lepszych, no takich już zrobionych na gotowo. No niecałe 2 ampery, no to jest gorzej jak było. I tak, żeby filmik nie trwał 2 minuty, to przetestujemy sobie jeszcze jakieś inne złącza. Tu mam USB. XT60, wtyki bananowe, tutaj takie te wtyki T, tutaj są takie wtyki, tylko tutaj są cieniutkie przewody, to po nich się dużo nie będziemy spodziewać, no ale, sobie sprawdzimy. Jakieś 2,70. I teraz tak kontrolnie same przewody, bez żadnych wtyczek. No, spokojnie 10 amperów. No i zobaczmy, czy XT60 nas w jakiś sposób ograniczy. No, chociaż nie powinno, bo od tego jest. No i mamy 10 amperków. Zobaczmy sobie tą wtyczuszkę. No mamy powyżej 6 amperów. No ciekawe, nie spodziewałem się. Myślałem, że tutaj będzie też koło 2 amperów, albo nawet niżej. No ale człowiek się dziwi całe życie. I tu mamy inne takie podobne połączenie. No i to już słabiej. Złącza bananowe. Tu nic nie powinno ograniczać. Mamy 10 amperów spokojnie. O, jeszcze takie gniazda bananowe. Ale to też nie powinno być różnicy. Mamy 10 amperków. I złącza typu T. I tutaj też nie powinno być żadnego problemu. Jest 10 amperów. I teraz kilka słów podsumowania.
doświadczeniach nie miały na celu określenie maksymalnych prądów dla danych złączy, tylko takie porównanie ich ze względu na spadek napięcia do poniżej tam 3,7 V. Te połączenia typu jack baryłkowy, z angielskiego barrel jack, no, okazały się najgorsze. Co ciekawe, bo to są stosowane powszechnie w różnych urządzeniach, no, wypadły najgorzej.